Cześć, witajcie, witam was w lecie z kartonem i dziś przetestuję te oto cztery kiśle. Dawno nie jadłem kiśli i jestem bardzo zafascynowany tymi różnymi nowymi smakami. Sporo się zmieniło na tym rynku kiśli, bo jest na przykład taki smak ciekawy. Kisiel z kawałkami owoców o smaku poletki z kaktusa. Tego jestem najbardziej ciekaw, później najbardziej ciekaw jestem smaku czarnego bzu oraz tutaj są już bardziej takie zwykłe owoce leśne oraz jabłko. Kiśle! Oto są kisielki. Troll przygotował mi je, dziękuję bardzo. Poprosiłem go o to, żeby po prostu nie wiedzieć. Teraz nie wiem, który smak. Są dwa zielone i dwa czerwone. Póki są gorące i nie mogę ich jeść, to sprawdzę po zapachu. Myślę, że to nie pachnie jak jabłko, ale myślę, że to będzie jabłkowy. No nie, to będzie na pewno ten kaktusowy. To pewnie jabłkowy, bo ten kaktusowy pewnie ma jakieś kawałki. Chyba nawet tam było napisane. Mój werdykt. Jabłkowy, kaktusowy. Jestem niepewny, ale to chyba są owoce leśne. A to chyba jest czarny bez. Troll, zgadza się? Możesz już mówić? A nie, to nie mów. No. Mieszanie, ochładzanie. Pustki lub tam zrobić? Nie, to nie, nie pasuje do kiśli. Test pierwszy. Jabłkowym. Trochę mało jabłkowy, ale całkiem dobry. Słodki, czuć aromat jabłka. Jabłkowy. Drugi. Coś niesamowitego. Są kawałki. Bardzo dobre. Chyba faktycznie smakuje jak ta polewa. Powiedziałbym nawet, że wyczuwam tutaj nuty limonki. Bardzo ciekawy smak. Nie jest to smak jakiegoś konkretnego owocu, tylko właśnie smak tej polewy. Naprawdę udany kisiel. Próba trzecia. Smaczny, bardzo dobry. Te kawałki naprawdę wydają się być kawałkami owoców. Myślę, że to są owoce leśne jak na razie. Próba czwarta. Ten jest najdziwniejszy jak na razie. Myślę, że to jest kisiel z czarnego bzu. On jest specyficzny, nie będzie smakować wszystkim. To są kiśle, które smakują jak kiśle. One są bardzo słodkie, one są słodkie i mają czegoś posmak. A ten jest wyjątkowy, bo on nie jest aż taki słodki i ma posmak, nie jest taki przyjemny, owocowy, ale specyficznie. Ja bym powiedział, że on jest bardziej wytrawnym kiślem, a to są kiśle słodkie. Teraz, trolu, powiedz mi, który smak? Który smak? Tak. Ten? Jabłko. Dobrze. Ten? Ta polewa kaktusowa. Tak, ten? Czarny bez. To jest czarny bez? To jest czarny bez. To jest czarny bez? To jest czarny bez. A to jest leśne owoce? To się zdziwiłem. A to muszę jeszcze raz posmakować. No, bo ten mi smakował. Może faktycznie, ale... Że to są owoce leśne? Że w tych owocach leśnych masz kawałki tego jakiś ten. Tutaj też są kawałki. Teraz troll ty, spróbuj wszystkich i wyłonisz swojego faworyta. Po pierwsze, nie cierpię kiśli, nie lubię kiśli. Kiśle są niejadalne jak dla mnie, ale poświęcę się i spróbuję. Zacznijmy od tego jabłuszka. Nie, czuć, że to jest jabłko, rzeczywiście. No dobra, ostatnio jak robiłem kiśle, to mi bardzo nie smakowały. Teraz nie jest aż takie źle. Złe, przynajmniej na początku wersji troszeczkę próbuję. Jakość kiśli wzrosła na rynku. Nie, może po prostu wiesz, trochę wezmę, to jeszcze jestem w stanie to zjeść, ale spróbuję tej polewy kaktusowej, bo też mnie interesuje ten smak. Zwłaszcza, że jak lubię te lody, kaktusy, to najlepsza z nich jest ta polewa, co może to mi też zasmakuje. Szczerze? Nie smakuje mi. Nie? Nie smakuje jak polewa? Nie, nie smakuje mi. To właśnie jest dla mnie typowy smak tego kiślu, którego nie znoszę, wiesz? Mhm. Był ten czarny bez, nie? To był? Tak. Ten jest dobry, ten jest smaczny. Jadywalny. Zobaczymy ten ostatni owoce leśne. Pachnie kiślem. Jest jakby kwaśniejszy, nie? No, wytrawny. Mam się wydaje, że jest taki trochę kwaśniejszy. To są jak głody tu w środku. Moim zdaniem najlepszy jest jabłkowy, a drugi to jest właśnie ten bez. Tych dwóch nie bierzesz pod uwagę nawet? Tych dwóch nie biorę pod uwagę. Ten jest najlepszy, ten jest. Potem ten, a na końcu ten. Ten mi najmniej smakuje. Mój werdykt to... Zależy, czy mam ochotę na coś słodkiego. Jeśli nie mam ochoty na coś mega przesłodzonego, to w sumie wybrałbym to, czyli owoce leśne, bo są kwaśne, bo są wytrawne, ale jeśli chciałbym się bardzo zesłodzić, to zacząłbym swój werdykt od pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie, no i to jest taki, to było to, nie, ten wyjątek, to jest taki wyjątek, jeśli mam ochotę na coś słodkiego, ale niekoniecznie bardzo słodkiego, to jest mój werdykt. Pierwsze, drugie, trzecie. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Dzięki. A raczej jeszcze wam nie dziękujemy, bo teraz zdjęcia z Instagrama. Let's begin. Pierwsze zdjęcie, taki mały żółty pajączek na jakimś praniu, klamerka, super. Chill out na jeziorze. Super zdjęcie, mroczne, czarne. Nie wiem, co tu do końca widać na tym zdjęciu. Mokre, coś w kałuży chyba. Skakanie przez kurtynę wodną. Zdjęcie pod wodą. Anielski łabędź.
Wiem, że łabędź, ale łabędź śmieszniej. Już kiedyś były te owocki i nadal się nie dowiedziałem, co to są za owocki. Jakieś takie jagodowo coś. Żaba. Może skoczy, może nie. Super zdjęcie, podoba mi się. Tak samo jak drugie twoje zdjęcie. Takie zdjęcie pleców, ale z przodu jest po prostu taki ładny widok. Piorun. Wczoraj była burza u mnie i naprawdę napierdzielało. Aż strach. Takie chyba opuszczone tory albo coś. Znów piorun. Boję się tej rośliny. Masz piękne oczy, takie smaczne. Ej, zrzynasz od bzdurnego kartona. Jeszcze niedojrzałe orzechy laskowe śmiesznie wyglądają tak biało. I na koniec Chicago nocą. Dobranoc wam, papa. Relacjonował dla was bzdurny karton z Chicago. See you later.